Cześć Marysia. Cześć, witam cię serdecznie. Słuchajcie, Marysia jest w grupie MOP Pośrednikiem Dobra i wiem, że jesteś przygotowana na pierwsze pytanie o to, kim jest pośrednik dobra, dlatego zapytam cię, jakie jest twoje ulubione zwierzę? O, pies. Ale to nie przypadek. Okej, to nie jest przypadek. Lody przełamane, zatem wróćmy do sedna sprawy. Jesteś pośrednikiem dobra. Czy to jest nazwa stanowiska, czy to jest jakiś pseudonim, czy to jest tytuł? Kim jest pośrednik dobra? Nie, to zdecydowanie nie jest pseudonim artystyczny. Jest to stanowisko, ja mam to stanowisko wypisane na wizytówce, w stopce mailowej, także rzeczywiście posługuję się tym jako pełnoprawnym stanowiskiem pracy. Nazwany może rzeczywiście trochę niecodziennie, ale praca też jest na pewno niecodzienna. Jest nieco inna jak na warunki biznesowe.